Masz świadomość, że każdy, kto głosi tezę na temat tego, jak żyć, wzbudza kontrowersje? Oczywiście. Ja nie głoszę tez na temat tego, jak żyć. Ponieważ możesz żyć w nieskończonej ilości możliwości, ja głoszę inną tezę. Uzyskaj wolność w umyśle. Poznaj siebie. Poradź sobie z przeszkadzającymi emocjami, a nie jak żyć. Tak, Mara, ale wiesz, że to jest przebudzenie. Dla kogoś, kto nie jest przebudzony, to, co ty mówisz, to, co ja gdzieś sobie też, czego się trzymam w życiu, jest kompletną abstrakcją. I są ludzie, którzy będą oglądali ten wywiad, bardzo przepraszam, ale ja też taki byłem kiedyś. Tak. I ja bym patrzył... co za głupoty, dokładnie tak. Skasują w pół zdania i powiedzą, nie będę słuchać tej nawiedzonej Skalskiej. No i teraz pytanie, jak przebudzić taką osobę? Wiesz, czy w ogóle jest możliwe przebudzenie? Ja powiem tak, ja dzisiaj mam też, jak wiesz, niemałą rzeszę czytelników i też oczywiście spotykam się z takimi komentarzami. Ja się z tego już wyleczyłam. Wyleczyłam się z takiego pomysłu, że można kogoś przebudzić. Odpowiadamy tylko i wyłącznie, możemy odpowiadać za siebie. Czyli to, co ja podjęłam decyzję robić, to jest pokazywać, że to jest możliwe, że to jest osiągalne, bo jeżeli twój umysł zobaczy, że komuś się to udało, tak działa nasz mózg, to przestanie w to wątpić i powie, jeżeli jemu się udało, to i mnie się może udać. Słuchaj, ja jestem normalną dziewczyną, mam 30 lat, nie medytowałam 40 lat w jaskini, żeby uzyskać taki stan. Prowadzę normalne życie tutaj, a mimo tego jestem w stanie z tych sytuacji się podnosić i mimo tego mam taki stan umysłu. Osób, które osiągnęły taki stan, jest coraz więcej i możesz ich spotkać. I w momencie, kiedy spotykasz taką osobę, to działa na ciebie piorunująco. I teraz jak takie osoby przekonać? Nie zamierzam ich przekonywać, nie zamierzam was przekonywać, bo to jest wasze życie. To ci ludzie ponoszą odpowiedzialność za swoje życie, za swoje szczęście i to oni będą cierpieć, nie ja.